Cześć, nazywam się Hania i prowadzę na Facebooku profil Always and Forever Hungry dla wiecznie głodnych ludzi. Zazwyczaj zajmowałam się jedzeniem, ale teraz zainteresowałam się budownictwem i zmieniam branżę. Zapraszam Was dzisiaj na plac budowy. No dobra, prawda jest taka, że nie zabieram Was na prawdziwy plac budowy, ale za to zabieram Was na bardzo słodki plac budowy, ponieważ zapraszam Was dzisiaj do wspólnego filmu tworzenia domków z piernika. W tamtym roku nagrałam film, jak się robi idealne ciasto na pierniki, jak się wyrabia pierniczki, możecie z niego skorzystać, a w tym roku zapraszam Was serdecznie na robienie słodkich domków z piernika. No to zaczynamy! Na początku bardzo istotne jest to, żeby zabawić się w architekta i narysować sobie, jak nasz domek ma wyglądać i jakiej ma być wielkości. Tak, mamy tutaj przód, wszystkie wymiary to zaraz tutaj wypiszę, 7 cm na 11 cm, wejście 5 na 3,5 cm, tutaj 5,9 cm, to jest przód i tył naszego domku. Tutaj mamy bok domku, dwie takie ściany musimy zbudować, 7 cm na 13 cm. Dach zawsze jest trochę większy niż ściana boczna, 10 cm na 13 cm i też dwa razy drukujemy, budujemy. I jeżeli ktoś ma ochotę, to cały domek może stać na podstawie. I podstawa to jest taki wielki prostokąt, 18 cm na 15 cm. Oczywiście to są przykładowe centymetry. Każdy domek może wyglądać inaczej, to w zależności jak go sobie zaprojektujecie. Czasami też w sklepie można kupić gotowe foremki. Nasz lukier jest już wstawiony i się kręci na najniższych obrotach, między 10 a 20 minut. Nie można szybciej, ponieważ się napowietrzy i powstaną bąble, a tymczasem już sobie uszykowałam moją piernikową konstrukcję. I zaraz za pomocą tego lukru będziemy łączyć ściany oraz ozdabiać, żeby bardzo ładnie to wszystko wyglądało. Polukrowane części zostawiamy do wyschnięcia na około pół godziny do godziny, ale jeżeli Wam się spieszy, to proponuję wsadzić do piekarnika na około 90 stopni na 10 minut. Oczywiście trzeba to kontrolować, ponieważ kiedy ustawimy za wysoką temperaturę, niestety lukier nam zrzuknie. A jak już wyschnie, będziemy składać na mostwo. Zaczynamy nasze składanie od ściany bocznej oraz od wejścia i będziemy je łączyć. O tak. Proszę bardzo. Na tym fragmencie nakładamy bardzo dużo lukru. Mój domek z piernika jest już gotowy, przez całą noc lukier zastygł, dlatego konstrukcja jest w 100% pewna i już nie grozi zawaleniem.
Jeżeli macie ochotę, to zapraszam do stworzenia takich własnych domków. Jest to bardzo łatwa sprawa, troszeczkę czasochłonna, ale efekt końcowy jest super zadowalający. I jeżeli takie coś zrobicie, to oczywiście zachęcam do zostawienia takiego domku w komentarzu, żebym mogła zobaczyć, jak Wam wyszedł. Jeśli chodzi o kwestie zdobienia, są to sprawy bardzo indywidualne i osobiście lubię trochę taki artystyczny nieład. To dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w moich innych jedzeniowych, oczywiście jedzeniowych, na pewno tylko i wyłącznie jedzeniowych filmach. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish. Nie wierzę.